Może w takim razie wy byście to wzięli, co? Mówi generał, a jego adiutant wręcza mi dwie małe puszki z przyklejonymi do denka ciupeńkimi flagami. Ci z ewidencji są zdania, że najlepiej będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Wziąłem puszki, podziękowałem generałowi, choć sam nie wiem za co, i ruszyłem na poszukiwanie swojej jednostki. Kiedy ją znalazłem, okazało się, że sam jestem pilnie poszukiwany. Mam dla was ważną wiadomość, Gump, mówi do mnie kwatermistrz. Gdzieście się do diabła podziewali? To długa opowieść. No dobra, wiecie co? Już nie jesteście w wojsku. Nie? Nie, on na to. Właśnie ktoś odkrył, że byliście karani, a osób karanych wojsko nie przyjmuje. To co mam teraz robić? Pytam go. Jego odpowiedź brzmiała: pakujcie manatki i wynocha stąd. No więc tak zrobiłem. Najbliższym samolotem miałem odlecieć do Stanów. Nawet nie było czasu przebrać się w czyste ubranie. Wsadziłem puszki z prochami Zuzi i Dana do plecaka i po raz ostatni się odmeldowałem. Samolot był do połowy pełen. Usiadłem z tyłu, z dala od wszystkich, bo od ubrania, co miałem na sobie, jakoś zajeżdżało śmiercią. Trochę się wstydziłem, że cuchnę. Lecieliśmy wysoko nad pustynią, na niebie świecił księżyc, na horyzoncie wisiały chmury, a wewnątrz samolotu panował mrok. Po jakimś czasie poczułem się strasznie samotny i smutny. Nagle podnoszę głowę i widzę, że po drugiej stronie przejścia siedzi Jenny. Też jest smutna. Tym razem nie odzywa się ani nic, tylko patrzy na mnie, się łagodnie uśmiecha. Nie mogłem się, kurde, powstrzymać. Wyciągłem rękę, Jenny się odsunęła, lekko pogroziła mi palcem, ale na szczęście nie znikła. Przez całą drogę do domu dotrzymywała mi towarzystwa. Do mobil wróciłem w szary, pochmurny dzień i od razu wybrałem się do pani Karen. Mama Jenny siedziała w salonie na bujaku i robiła na drutach jakąś serwetkę czy coś. Na mój widok bardzo się ucieszyła. Dobrze, że już jesteś, mówi. Chyba dłużej nie dałabym sama rady. Niełatwo mi było. Wyobrażam sobie, ja na to. Słuchaj, Forrest, tak jak ci pisałam, chcę zamieszkać w przytułku prowadzonym przez siostry miłosierdzia. Siostrzyczki będą się mną opiekować do śmierci, więc pieniądze ze sprzedaży domu zostawię tobie, żebyś miał na wychowanie małego Forresta. Och, nie, to są pani pieniądze. Nie mógłbym. Musisz, Forrest. Siostry nie przyjmą mnie do siebie, jeśli nie będę biedna jak mysz kościelna. Zresztą mały Forrest jest moim wnukiem i poza nim nie mam żadnej rodziny, a tobie też się pieniądze przydadzą. Jesteś bez pracy. To prawda, mówię. Nagle drzwi wejściowe się otwierają i do pokoju wbiega jakiś młokos. Babciu, już jestem, woła. W pierwszej chwili aż go nie poznałem. Ostatni raz widzieliśmy się prawie 3 lata temu. Od tego czasu wyrósł, wydoroślał, stał się niemal mężczyzną, tyle że miał w uchu kolczyk, więc zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie nosi babskich majtków. To co, wróciłeś? Pyta się. Na to wygląda, mówię. Na długo? Chyba na zawsze. I co będziesz robił? Pyta. Jeszcze nie wiem, ja na to. No ta, mówi mały Forrest i idzie do swojego pokoju. A ja myślę sobie, nie ma to jak ciepłe synowskie powitanie. Następnego dnia rano zacząłem szukać pracy. Niestety nie posiadałem wiele kwalifikacji, więc wybór miałem trochę ograniczony. Mogłem się nająć do kopania rowów czy czegoś takiego, ale nawet to nie było proste. Okazało się, że nie ma dużego zapotrzebowania na kopaczy, a tam, gdzie ich akurat potrzebowali, to mi majster powiedział, że jestem za stary. Ujął to, no, mniej więcej tak. Szukamy młodych facetów, którzy podejdą do tego ambicjonalnie, a nie starych pierników, którzy chcą zarobić parę groszy na flaszkę wina. Po 3 czy 4 dniach szukania byłem dość zniechęcony, a po 3 czy 4 tygodniach mocno podłamany. Wreszcie ze wstydu okłamałem panią Karen i małego Forresta. Powiedziałem im, że znalazłem pracę, ale
Prawda była taka, że rachunki opłacałem z resztek żołdu, a całe dni, przynajmniej te, kiedy nie ścierałem sobie podeszwów w poszukiwaniu pracy, spędzałem w pobliskim barze na piciu coli i zajadaniu chrupków. Któregoś dnia wykombinowałem sobie, że pojadę do Bayou La Batre i sprawdzę, czy tam by się dla mnie nic nie znalazło. No bo, kurde, flaki, właśnie w Bayou rozkręciłem kiedyś wielki interes krewetkowy. Żałosne zastałem tam widoki. Moja dawna firma była w stanie rozpadu, zniszczone budynki, zdezelowana przystań, powybijane okna, zarośnięty chwastami parking. Nie miałem się co łudzić. Ten rozdział mojego życia był zamknięty na amen. Poszłem na nabrzeże. Na wodzie kołysało się smętnie kilka kutrów krewetkowych. Skończyły się w tych stronach połowy krewetek, mówi mi kapitan jednego z nich. Te wody gamp już dawno temu zostały ogołocone. Teraz jak się chce zarobić, trzeba mieć duży statek i łowić daleko, przy wybrzeżach Meksyku. Szłem z powrotem na przystanek, żeby złapać autobus do Mobil. Kiedy nagle pomyślałem sobie, że skoro tu jestem, powinienem odwiedzić ojca mojego nieżyjącego przyjaciela Bubby. W końcu nie widziałem go dobre 10 lat. No więc polazłem tam, gdzie kiedyś mieszkał, patrzę. Dom stoi jak stał, a tata Bubby siedzi na ganku i pije mrożoną herbatę. Ha, 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 niech mnie licho, woła na mój widok. Słyszałem, że siedzisz w więzieniu. Zależy, kiedy pan słyszał. Ja na to może akurat siedziałem. Spytałem go o połowy krewetków. Odmalował mi równie ponury obrazek jak kapitan Kutra. Nikt ich nie łowi i nikt nie hoduje. Za mało ich jest, żeby opłacało się je łowić, a woda jest za zimna, żeby opłacało się je hodować. Trafiłeś na najlepsze lata, Forrest. Od tamtej pory nastały tu ciężkie czasy. Przykro mi to słyszeć, mówię. Usiadłem obok na ganku. Tata Bubby poczęstował mnie mrożoną herbatą. Ciekaw jestem, Forrest. Widziałeś się później z tymi typami, którzy okradli ci firmę? Pyta tata Bubby. Z którymi? Z porucznikiem Danem, ze starym panem Tribu i z tą małpą. Jakiej tam było na imię? Zuzia, mówię. O, właśnie, o nich mi chodzi. No, wie pan, chyba Zuzia i Dan nie byli winni. Zresztą teraz to już nie ma znaczenia, oboje nie żyją. Tak? A co się stało? Pyta tata Bubby. Tu, długa opowieść, mówię. Tata Bubby nie nalegał, żebym mu ją opowiedział, za co byłem mu wdzięczny. No to co? Co teraz będziesz robił? Pyta się mnie po chwili. Nie wiem, coś muszę. Bo wiesz, Forrest, są jeszcze ostrygi. Ostrygi? No, tak, wprawdzie nie zarobi się na nich fortuny, ale są tu całkiem spore ławice. Problem w tym, że ludzie boją się jadać ostrygi z powodu zanieczyszczenia wody. Podobno można się zatruć. A jak pan myśli, da się z tego wyżyć? Pytam, bo to zależy, jak jest duże zanieczyszczenie. Miejscowe władze wprowadzają zakaz odłowu. Czasami są burze, huragany, no. A, i trzeba się liczyć z konkurencją, powiada tata Bubby. To znaczy, no, jest paru facetów, którzy się tym zajmują. No i nie patrzą przychylnym okiem na nowych krewcy, z nich goście zresztą. No, może pamiętasz. No tak, zawsze tacy byli, mówię, i to była szczera prawda, z ostrygowcami nie należało zadzierać. No, przynajmniej w tamtych czasach. A jak się do tego zabrać, do tych ostrygów, pytam. A, to proste, mówi tata Bubby. Trzeba mieć łódkę i specjalne szczypce. Nawet nie musisz kupować motorówki ani nic. Wystarczy zwykła łajba na wiosła, jakiej sam używałem w młodości. I to wszystko? Chyba tak. O czym mógłbym ci pokazać?
gdzie są ławice, oczywiście musiałbyś wykupić pozwolenie na połów od władz stanowych i to pewnie najdroższa część tego interesu. A nie wie pan, od kogo mógłbym kupić łajbę? Pytam, a tata byłby na to, mam taką jedną, którą mogę ci dać, Forrest. Stoi tam przywiązana za domem, tylko musiałbyś zdobyć parę wiosł, bo moje się połamały 10 czy 15 lat temu. Więc tak zrobiłem. Co za ironia losu, pomyślałem sobie ja jako poławiacz ostrygów. Jaka szkoda, że nie ma tu porucznika Dana. Cały czas o nich gadał, ciągle mu się marzyły. Kurde, gdyby biedak nie umarł, mógłby sobie poużywać jak świnia w kałuży. A rozpocząłem działalność na zajutrz o świcie. Poprzedniego dnia za ostatnie pieniądze kupiłem wiosła i pozwolenie na połów. Kupiłem też kombinezon roboczy i kilka koszów na ostrygi. Kiedy słońce wschodziło nad zatoką Mississippi, wiosłowałem już w kierunku, co mi wskazał tata, Bubby. Tata Bubby powiedział, żebym płynął prosto, aż znajdę się na jednej linii zwierząt ciśnień, boją numer 6 i cyplem wyspy Ptiboy. Wtedy mam skręcić w stronę rozlewiska Ox Herbes. Tam będą ostrygi. Z godzinę mi zajęło, zanim znalazłem boję numer 6, ale potem wszystko już poszło jak z płatka. Do południa zapełniłem 4 40-litrowe kosze, a ponieważ więcej koszów nie miałem, powiosłowałem z powrotem na brzeg. W Bajulabat polazłem do punktu ostrygowego skupu, gdzie policzyli towar i dali mi forsę. Za ponad 400 ostrygów, które w knajpach szły po dolcu od sztuki, dostałem 42 dolary 16 centów. Co wydało mi się ciutkę za mało, ale nie bardzo mogłem się targować, więc wziąłem szmal i poszłem. Z forsą w kieszeni drałowałem ulicą, żeby zdążyć na autobus do Mobil, kiedy zza rogu wyszło kilku facetów i zastąpiło mi drogę. Jesteś nowy? Pyta mnie jeden z nich, ten największy. Tak, jakby, mówię, albo co? Słyszeliśmy, że łowiłeś dziś nasze ostrygi, powiada drugi. A od kiedy to ostrygi są wasze? Ja na to, póki są w morzu, należą do każdego. Zgadza się. Do każdego, kto mieszka w tych stronach. Nie lubimy obcych, którzy przyjeżdżają odbierać nam chleb. Nazywam się Forrest Gump, mówię. Miałem tu przed laty firmę krewetki Gumpa, więc jak widzicie, wcale nie jestem obcy. Tak? A ja się nazywam Miller, Smithy Miller. Pamiętam ten twój krewetkowy biznes. Wygarnąłeś, cholera, wszystkie krewetki w okolicy i potem nie było dla nas roboty. Panie Miller, nie szukam zwady, mówię, ale mam na utrzymaniu rodzinę, więc muszę łowić i już. Te? Będziemy cię mieli na oku, Gump. Podobno skumplałeś się z tym starym czarnuchem, którego syn zginął w Wietnamie. Bubba był moim przyjacielem. Mówię, te? Miller na to, my tu nie zadajemy się z takimi jak on. Jeśli masz zamiar bywać w naszym miasteczku, lepiej stosuj się do naszych zasad. A kto je ustala? Pytam się. My. I tak się rozmowa dalej toczyła. Smithy Miller nie zakazał mi wprost poławiania ostrygów, ale czułem, że jeszcze będą z tego kłopoty. A kiedy wróciłem do Mobili i opowiedziałem o mojej pracy, pani Karen i mały Forrest bardzo się ucieszyli. Pomyślałem sobie, że jeśli będę dużo zarabiał, to może mama Jenny zmieni zdanie, nie sprzeda domu i nie pójdzie do żadnych przytułków. Na razie miałem tylko te 42 dolary i 16 centów, ale zawsze był to jakiś początek. A w każdym razie te ostrygi były moją deską ratunkową. Rano jeździłem autobusem do Bajulabat i wyławiałem ich tyle, żebyśmy mieli za co żyć kolejny dzień. Martwiłem się, co będzie, kiedy skończy się sezon albo kiedy władze zakażą połowów z powodu zanieczyszczenia wody. Bardzo się tym martwiłem. Ale po kolei. Następnego dnia po spotkaniu ze Smithym Millerem i jego kumplami poszłem na przystań, patrzę, a mojej łajby nie ma. Rozglądam się. Patrzę tu, tam i nagle widzę, leży na dnie. Po godzinie udało mi się wyciągnąć ją na brzeg. 3 godziny zajęło łatanie dziury, którą ktoś wybił w podłodze.
Byłem tak umęczony, że tego dnia wyłowiłem ostrygów tylko za 20 dolców. Podejrzewałem, że dziura w łodzi to robota Smithiego i jego kumpli, ale nie miałem dowodów. Innym razem nie było wioseł i musiałem kupić nowe. Kilka dni później ktoś mi połamał kosze, ale uparłem się i nie zamierzałem się poddać. Z kolei w domu miałem kłopoty wychowawcze z małym Forestem. Zaczął się zachowywać jak typowy nastolatek, czyli jakby miał zielono pod sufitem. Któregoś wieczoru wrócił do domu pijany. To, że jest na bani, poznałem po tym, że dwa razy się przewrócił, jak wchodził na górę po schodach. Ja nic mu nie powiedziałem, bo nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Kiedy spytałem o to panią Karen, ona potrząsła głową i powiedziała, że też nie wie. To nie jest zły chłopiec, dodała, tyle, że niełatwo go utrzymać w ryzach. Kiedy indziej przyłapałem syna w łazience na paleniu papierosa, no, wygłosiłem mu wtedy krótkie kazanie o tym, jakie to niezdrowe. No i w ogóle mały Forest słuchał, ale jakby niechętnie, kiedy skończyłem swoją gadkę, no, nic nie powiedział, nie obiecał, że więcej nie będzie, po prostu wyszedł z łazienki i już. No i jeszcze sprawa hazardu. Chłopak był, no kurde, tak inteligentny, że prawie każdego potrafił orżnąć, no i orzynał w karty i inne takie. Dyrektorka szkoły napisała do mnie list, że mały Forest hazarduje się na przerwach i ogrywa inne dzieci z Forsy. Któreś nocy nie wrócił na noc do domu. Pani Karen czekała na niego do północy, ale wreszcie położyła się spać. Ja siedziałem do rana o świcie. Przyłapałem go, jak próbował się wśliznąć oknem do swojego pokoju. Pomyślałem sobie, trudno, Forest, musisz z nim poważnie porozmawiać. Słuchaj, Forest, powiadam do syna, to się, kurde, musi skończyć. Wiem, że młodzi chcą się wyszumieć, ale według mnie trochę z tym szumem przesadzasz. Tak myślisz? On na to. A co ja takiego robię? No, na przykład wślizgujesz się cichcem do domu po północy, kopcisz w łazience fajki. Co ci do tego? Dlaczego mnie szpiegujesz? Nie szpieguję, po prostu patrzę i widzę. Mówię, na jedno wychodzi, najlepiej patrz gdzie indziej. Nie mogę, jestem za ciebie odpowiedzialny, muszę się tobą opiekować. Wcale nie musisz, on na to. Sam sobie poradzę. No, widzę, że radzisz sobie całkiem nieźle. Nie każdy ma 6 puszek piwa schowanych w kiblu w zbiorniku z wodą. A więc jednak nie szpiegujesz. Nie. Woda w kiblu cały czas się lała, więc pomyślałem, że sprawdzę, co się dzieje. No i sprawdziłem. Jedna z puszek zatkała otwór. Trudno, żebym jej nie zauważył. Mogłeś nic nie mówić. Co? Skoro sam nie umiesz się przyzwoicie zachowywać, muszę cię nauczyć. I nauczę. Ty mówisz z błędami, nie potrafisz utrzymać pracy. Jakim prawem chcesz mną rządzić? Dlaczego mam się ciebie słuchać? Tylko dlatego, że z tych wszystkich miejsc, gdzie byłeś, przysyłałeś mi tandetne prezenty? Jak ten podrobiony totem z Alaski albo tę idiotyczną tubę z Niemiec? Wyglądałbym z nią jak kretyn. Albo ten pseudoantyk z Arabii Saudyjskiej. Jest tak tępy, że nie można nim ciąć masła, nie mówiąc o papierze. A w dodatku, zanim jeszcze tu dotarł, powypadały z niego te kolorowe szkiełka. No, wierz mi, to nie były żadne klejnoty. Wszystko wywaliłem na śmietnik. Jeśli myślisz, że masz nade mną jakąkolwiek władzę, to się grubo mylisz. Jaką władzę? No, jaką? Kurde, flaki. Miarka się przelała. Chciał wiedzieć, jaką władzę, to mu pokazałem, jaką chwyciłem smarkacza i przełożyłem sobie przez kolano. To będzie bardziej mnie bolało niż ciebie, powiedziałem. I sprawiłem mu lanko. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, było prawdą, czy nie, ale wiem, że za każdym razem, jak dawałem mu klapsa, czułem się tak, jakbym bił sam siebie. Nie miałem jednak wyboru. Chłopak był mądry, więc nie mogłem przemówić mu do rozumu, bo ani w rozumowaniu, ani w przemawianiu nie byłem zbyt mocny. Z drugiej strony musiałem zapanować nad sytuacją, dlatego wziąłem sprawy w swoje ręce. Przez całe lanie mały Forest nic nie mówił, nie płakał, nie krzyczał, ani nic. Kiedy skończyłem, wstał z buzią czerwoną jak wóz strażacki i poszedł do swojego pokoju,
Siedział tam do wieczora, a kiedy w końcu wyszedł na kolację, też niewiele mówił, tylko takie rzeczy jak podaj sos, poproszę, sól. Ale w ciągu następnych dni i tygodni zauważyłem w jego zachowaniu znaczną poprawę. Chyba widział, że ją zauważyłem. Przynajmniej taką miałem nadzieję. Często, kiedy wiosłuję albo kiedy siedzę w łódce i poławiam ostrygi, rozmyślam o Gretchen. Ale na tym się kończy, na rozmyślaniu, bo co mi innego zostało? Niewiele zarabiam, żyję z dnia na dzień, a ona... Ona któregoś dnia będzie panią magister. Kilka razy nawet chciałem do niej napisać, ale nie wiedziałem o czym. Potem myślałem sobie, tam... To jedynie pogorszy sytuację, więc nie pisałem, zasuwałem przy ostrygach i tylko czasem nachodziły mnie wspomnienia. Któregoś dnia po powrocie ze szkoły mały Forest wchodzi do kuchni, ja stoję przy zlewie i próbuję doszorować brudne ręce. Wcześniej rozcięłem sobie palucha o ostrygową skorupę i chociaż rana bardzo nie boli, to krew leje się strumieniem. Co się stało? Pyta chłopiec. Mówię mu, a on na to... Poczekaj, przyniosę ci plaster. Poszedł i przyniósł, ale zanim go nakleił, polał mi palec jakimś świństwem, które piekło jak diabli. Przy ostrygach trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć, mówi do mnie. Może się wdać poważna infekcja. Tak? Dlaczego? Pytam. Bo ostrygi najbardziej lubią się przyczepiać tam, gdzie woda jest mocno zanieczyszczona. Nie wiedziałeś o tym? Nie, mówię. A ty skąd wiesz? Bo czytam wszystko na ich temat. Gdyby ostryga umiała mówić, to na pytanie, gdzie najchętniej by zamieszkała, pewnie by odpowiedziała, że w dole kloacznym. A dlaczego czytasz na ten temat? Pomyślałem sobie, że czas najwyższy zacząć ci pomagać. On na to. Harujesz całymi dniami, a ja co? Chodzę do szkoły i nic. I dobrze, i właśnie tak ma być. Musisz się uczyć, żeby nie skończyć tak jak ja. Ale ja już się dość nauczyłem i jeśli chcesz znać prawdę, potwornie się nudzę w tej budzie. Tak znacznie wyprzedzam inne dzieciaki, że nauczyciele zwalniają mnie z lekcji. Każą mi siedzieć w bibliotece i czytać. Tak? Tak. No więc pomyślałem sobie, że zamiast codziennie chodzić do szkoły i siedzieć w bibliotece, mógłbym od czasu do czasu pojechać z tobą do Bayou La Batry i pomóc ci w odłowie. Miło by, ale nie bardzo. To znaczy, gdybyś chciał, mówi mały Forest, bo oczywiście... Gdybyś wolał, żebym ci się nie pałętał pod nogami? Nie, nie o to chodzi, protestuję. Chodzi o naukę. Twoja mamusia chciałaby, żebyś... Może by chciała, ale jej tu nie ma, a tobie przydałby się pomocnik. W końcu zbieranie ostryg to ciężka praca. Przydałby się, to pewne, mówię, ale... Więc załatwione, jutro jadę z tobą. Zgodziłem się, tylko nie wiem, czy słusznie... Nazajutrz rano wstałem przed świtem, przygotowałem śniadanie, a potem przez szparę w drzwiach zajrzałem do pokoju małego Foresta sprawdzić, czy jest już na nogach. Nie był, więc cicho na paluszkach weszłem do środka i przez chwilę przyglądałem mu się, jak śpi, a spał jak suseł. Tak bardzo byli do siebie podobni on i Jenny, że poczułem w gardle gulę, ale szybko ją przełkłem i wzięłem się w garść, bo czekało nas mnóstwo pracy. Kiedy pochyliłem się, żeby zbudzić syna, niechcący rąbłem o coś nogą, patrzę, a spod łóżka sterczy czubek to temu, co go... Wysłałem za laski, więc kucam i patrzę, co jeszcze znajdę. A tam jest i tuba z Niemiec, i nóż z Arabii. Kurde, flaki. Jednak nie wyrzucił prezentu. Może się nimi nie bawił, ale przynajmniej trzymał je pod łóżkiem. Ciut lepiej zacząłem rozumieć dzieci. Przez chwilę miałem wielką ochotę pocałować małego w policzek, ale nie zrobiłem tego. Po śniadaniu ruszyliśmy we dwóch do Bayou La Batre. Udało mi się kupić na raty starą furgonetkę Chevroleta, rocznik 54, więc nie musiałem już codziennie czekać na autobus. Tyle, że nigdy nie miałem pewności, czy wóz nie rozkraczy mi się gdzieś po drodze. Nazwałem, znaczy się, furgonetkę Wanda.
na cześć tych wszystkich Wand, co je w życiu znałem. Jak myślisz, co się z nią stało? Pyta mały Forrest. Z kim? Było jeszcze ciemno, kiedy pruliśmy starą dwupasmówką w stronę wody. Po drodze mijaliśmy rozwalające się domy i nędzne pola uprawne. W zielonkawym blasku tablicy rozdzielczej widziałem odbitą w szybie twarz małego Forresta. No, z Wandą, mówi chłopak. A, ze świnią. No, pewnie. Nadal jest w zoo. Naprawdę tak myślisz? Tak. Ja na to... A gdzie miałaby być? No nie wiem, no to już tyle lat. Może zdechła, a może ją sprzedali? Chcesz, żebym się dowiedział? Pytam go. Może obaj powinniśmy on na to. Może. Wiesz, już dawno chciałem ci powiedzieć, przykro mi z powodu tego, co się stało z Zuzią i porucznikiem Danem. Dzięki. To byli twoi najbliżsi przyjaciele, prawda? Tak, mówię. Dlaczego zginęli? No w imię czego? Nie wiem. Kiedy wróciłem z Wietnamu, tata Bubby zadał mi to samo pytanie. Zginęli dlatego, że robili to, co im kazano, dlatego, że byli w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Tak, wiem, ale o co chodziło w tej wojnie? Mówiono nam, że chodzi o takiego faceta, Saddama Husajna, który zaatakował Kuwejt. Tak? Tak nam mówiono. A ty jak myślisz? Pyta mnie chłopiec. Byli też tacy, co mówili, że chodzi o ropę. Czytałem, ja myślę, że Dan i Zuzia zginęli za ropę. No i to wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat. Dojechaliśmy do Baju Labatr, wsadziliśmy kosze do łódki i powiosłowałem w kierunku Ostrygowych Ławic. Słońce wschodziło nad Zatoką Meksykańską, po niebie sunęły różowe, pierzaste chmurki. Tafla wody była gładka jak stół i tylko chlupot wioseł zakłócał ciszę. Kiedy dopłynęliśmy na miejsce, wetkłem wiosło w muł i pokazałem małemu Forrestowi, jak ma je trzymać, żeby łajba nie odpłynęła, a sam zacząłem odrywać ostrygi od podłoża i wyciągać szczypcami. Robota szła całkiem sprawnie. Po pewnym czasie chłopak powiedział, że też chciałby spróbować, więc się zamieniliśmy rolami. Jeszcze go nie widziałem. Tak szczęśliwego. Cieszył się, jakby wyławiał perły, a nie zwykłe mięczaki. O co prawda perły również się trafiały, ale nie były nic warte od cennych pereł. Są inne ostrygi. No dobra. Kiedy zapełniliśmy kosze, zacząłem wiosłować z powrotem do brzegu. Byłem w połowie drogi do punktu skupu, kiedy mały Forrest pyta, czy też mógłby trochę powiosłować. Myślę sobie, czemu nie? Więc przesiadamy się, on chwyta za wiosła i zaczyna nimi wywijać. To w jedną stronę, to w drugą. Gdzieś tak po pół godzinie wreszcie złapał, dryga. Dlaczego nie dokupisz silnika? Pyta się mnie. Mógłbyś sobie przecież zamontować. Nie wiem, mówię. Lubię wiosłować, jest cicho. Spokojnie, mam czas się skupić, pomyśleć. O czym? O, bo ja wiem, właściwie o niczym. Nie jestem zbyt mocny w myśleniu. A dzięki silnikowi zaoszczędziłbyś mnóstwo czasu, mówi chłopak, a tym samym zwiększył wydajność. Pewnie tak. Dopłynęliśmy do przystani, przy której mieścił się punkt skupu i wyładowaliśmy na brzeg kosze. Tego dnia za ostrygi dawali trochę lepszą cenę, bo jak nam powiedzieli, w skupie gdzie indziej odłów był zabroniony z powodu zanieczyszczenia wody, więc ostrygów było w sumie mniej. W porządku, nie protestowałem. Posłałem małego Forresta do furgonetki po pojemnik z drugim śniadaniem. Myślałem, że urządzimy sobie nad wodą piknik. Chłopak wraca akurat, kiedy odbieram z kasy forsę. Minę ma na kwintę. Znasz gościa, który się nazywa Smithy? Pyta. Ta, bo co? Ktoś nam przedziurawił oba przednie koła. Kiedy spytałem faceta, który stał po drugiej stronie jezdni i się rechotał, czy nie wie, kto to zrobił, on na to nie, ale powiedz swojemu kumplowi, że Smithy go pozdrawia. Aha. Nic więcej nie byłem w stanie z siebie wydusić. Kto to jest ten Smithy? Taki jeden. Facet sprawiał wrażenie bardzo zadowolonego. Tak.
Po prostu chodzi o to, że nie podoba im się ani jemu, ani jego koleżkom, że łowię tu ostrygi. Trzymał w ręce nóż. Myślisz, że to on nam poprzecinał opony? Pyta mały Forrest. Może, mówię, ale nie mamy żadnych dowodów. Idź z nim pogadaj, spytaj go. Lepiej nie zadawać się z tymi typami. Mówię, tylko można mieć kłopoty. Chyba się ich nie boisz, co? Pyta mnie syn. No nie, ale wiesz, oni tu mieszkają i uważają, że to są ich ostrygi. Co? Ostrygi w wodzie nie są niczyją własnością. Oburza się mały Forrest. No wiem, ale oni uważają inaczej. Więc pozwolisz, żeby tobą pomiatali? Najlepiej nie zwracać na nich uwagi, powiadam. Mały Forrest wykonał w tył zwrot, wrócił do furgonetki i zaczął zmieniać koła. Z daleka widziałem, jak gada do siebie i przeklina pod nosem. Wcale mu się, kurde, nie dziwiłem, ale nie mogłem sobie pozwolić na żadne burdy. Przecież miałem pod swoim skrzydłem rodzinę. No, no i stało się. Któregoś dnia władze wzięły i zakazały połowu ostrygów. Dojechaliśmy z małym Forrestem do Bayou-Labatre. Idziemy na przystania, tam wszędzie wiszą wielkie napisy: z powodu zanieczyszczenia wody zakazuje się połowu ostryg aż do odwołania. Osoby nie stosujące się do zakazu będą surowo karane. Kurde, flaki, niewesoło. Przędziemy cienko. No ale co robić? Wróciliśmy z powrotem do Mobil. Przez cały wieczór chodziłem skwaszony, rano też mam handrę, siedzę przy stole, piję kawę i ogólnie się gnębię, kiedy w kuchni zjawia się mały Forrest. Mam pomysł, mówi. Tak, chyba wymyśliłem, w jaki sposób moglibyśmy dalej łowić ostrygi, powiada. Trzeba by jedynie przekonać ludzi ze stanowej stacji sanitarnej, że nasze ostrygi są wolne od zanieczyszczeń. A jak to zrobić, pytam. Przecież i będą, jeśli tylko je przeniesiemy. Kogo? No przecież nie służbę sanitarną, mówi chłopak. Ostrygi. Słuchaj, ostrygi najlepiej się rozwijają w zanieczyszczonej wodzie. Tyle, że wtedy nie wolno ich jeść, bo można się zatruć. Zgadza się? Zgadza. Ale wyczytałem, że ostryga wydala z siebie wszystkie nieczystości w ciągu 24 godzin. Co z tego? A gdybyśmy tak łowili ostrygi w brudnej przybrzeżnej wodzie, a potem umieszczali je w zatoce, gdzie woda jest czysta? Wystarczyłoby je zanurzyć na głębokość mniej więcej metra i zostawić na dobę. Poważnie? Tak myślę. Musielibyśmy kupić jeszcze jedną łajbę i zacumować ją przy którejś z tych małych wysepek w zatoce. Potem trzeba by do niej ładować ostrygi i zatapiać na dobę. Przez noc ostrygi pozbywałyby się nieczystości, rano byłyby czyste i świeżutkie. W dodatku jeszcze smaczniejsze, bo woda w zatoce ma większe zasolenie. Wiesz co? Mówię do syna. To się może udać. Jasne, on na to. Wprawdzie przybędzie nam pracy, bo trzeba będzie wozić ostrygi tam i z powrotem, ale no, chyba lepsze to niż nic. Miał rację. Jakoś udało nam się przekonać ludzi ze stanowej stacji sanitarnej, że nasze ostrygi nikomu nic złego nie zrobią. Odławialiśmy je w zanieczyszczonej wodzie przybrzeżnej, potem targali w głąb zatoki. Roboty było tyle, że wkrótce kupiliśmy sobie barkę, ponieważ jedynie my mieliśmy ostrygi na sprzedaż, płacono nam za nie krocia. Mijały tygodnie, miesiące, a myśmy stopniowo kupowali coraz więcej barek i zatrudniali do pomocy coraz więcej ludzi. Mały Forrest miał jeszcze jeden pomysł, który sprawił, żeśmy na serio obrośli w forsę. Słuchaj, mówi któregoś dnia, jak przytachaliśmy do skupu kolejny wielki ładunek. Tak się zastanawiałem, gdzie najlepiej by się hodowało ostrygi. Na gównie, zgaduję. No właśnie. A gdzie woda jest najbardziej zafajdana? Pewnie przy oczyszczalni ścieków. Zgadza się. Więc powiem ci, co zrobimy. Założymy własną hodowlę. Będziemy mieli tysiące, miliony ostryg. Najpierw musimy napuścić do wody przy oczyszczalni planktonu, żeby młode ostryżki miały czym się odżywiać. A potem trzeba je tylko będzie regularnie odławiać i wywozić na barkach do zatoki. Wiesz co? Wcale nie trzeba tych zanieczyszczonych ostryg przerzucać z jednej barki na drugą. Wymyśliłem sposób, żeby barki zatapiać, a potem wypompowywać z nich wodę.
No więc zrobiliśmy, jak mówił. Po roku z założonej przy oczyszczalni ścieków hodowli wydobywamy takie ilości ostrygów, że aż włos się jeży. Poza tym mamy własny dział przetwórstwa, własny dział spedycyjny i własny dział marketingowy. GAMP i spółka, bo tak się nazywamy, sprzedaje ostrygi najlepszej jakości na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Nasza działalność i sukcesy tak bardzo poprawiły humor biednej pani Karen, że przestała się wybierać do przytułka i zamiast tego została naszą sekretarką. Czuła się jak nowonarodzona, to jej słowa. Do tego stopnia odżyła, że kupiła sobie nowego Cadillaca kabrioleta. Jeździła po mieście z otwartym dachem, ubrana w sukienkę bez rękawów i kapelusz związany pod brodą, żeby wiatr nie potarmosił jej fryzury. Z każdym miesiącem coraz bardziej się rozrastaliśmy. Postanowiłem znaleźć sobie najlepszych pracowników, speców w swoim fachu. W pierwszej kolejności odszukałem panów Iwana Bonzowskiego i Mike'a Maligena, których dałem do księgowości. Nie bałem się, że mnie okantują. Uważałem, że pobyt w więźniu był dla nich nauczką. Slima, który był specem od wciskania ludziom encyklopedii, zatrudniłem w dziale sprzedaży. W krótkim czasie zwiększył nam obroty o 500%. Curtisa i węża, których kariery sportowe w drużynach Giantsów i Saintsów dobiegły końca, najęłem do ochrony. Alfreda Hopwilla, wiceprezesa z koncernu od Nowej Koli, obsadziłem w dziale badań i rozwoju. Ja i jego żona, pani Hopwill, której poziom życia znacznie się pogorszył od czasu zamieszków w Atlancie, została naszym dyrektorem od spraw kontaktów z urzędami i agencjami rządowymi. I wiecie co? Tak dobrze się z nimi kontaktuje, że odkąd ją zatrudniłem, nie mieliśmy żadnych kłopotów z facetami ze stanowej stacji sanitarnej. Pani Hopwill zaprasza ich do siebie do gabinetu i kiedy słyszę, jak wali w chiński gong, wiem, że zebranie idzie po jej myśli. Po aferze z Exxon Valdez pan MacGyver, dawny właściciel świńskiej farmy, miał kłopoty ze znalezieniem pracy, więc jego też zatrudniłem. Przydzieliłem mu dozór nad barkami. Przestał pić i tak sprawnie nimi zawiadywał, że odkąd zaczął u nas pracę, żadna nie wpadła na mieliznę. Wciąż gadał jak pirat, ale dzięki temu miał większy posłuch. O, mój stary znajomek, pułkownik North, również nie bardzo sobie w życiu radził, więc zrobiłem go szefem tajnych operacji. W dziale tajnych operacji potajemnie kontroluje się czystość i jakość ostrygów. Któregoś dnia, Gump, będę kandydował do Senatu, mówi pułkownik North. Zobaczysz, pokażę tym sukinsynom, co to znaczy zwykła przyzwoitość. Dobrze, pułkowniku, odpowiadam, a na razie niech pan ma na oku nasze ostrygi, jasne? Do działu zajmującego się kwestiami moralno-duchowymi chciałem zatrudnić starego ajatole z Iranu, ale nie, on wziął i wykitował, więc zatrudniłem wielebnego Jima Beckera, wielebny kaznodziej uczciwie. Przykłada się do pracy, ciągle wszystko błogosławi, łajby, barki, no i inne takie, ale jego żona Tammy Faye krzywo patrzy na panią Hopwill i jej chiński dzwon, więc chyba coś z tym będę musiał zrobić. Do poławiania, sortowania i oporządzania ostrygów ściągłem cały personel z ziemi świętej wielebnego Beckera Mojżesza, który występował przy gorejącym krzaku Jonasza, którego połykał wieloryb, Jakuba od sukni rozmaitych farb, no i całą armię faraona, która ginęła w Morzu Czerwonym. Zatrudniłem też faceta, który w niebowstąpieniu Jezusa grał Jezusa i Daniela z lwem z lwiej jamy. Jezus i Daniel rozwożą larwy ostryg po naszej wodnej farmie, a lew, który się z wiekiem postarzał i potwornie rozleniwił, przesiaduje pod drzwiami mojego gabinetu i raz na jakiś czas wydaje z siebie ryk. Biedaczysko straciło większość zębów i zasmakowało w ostrygach, co się pewnie dobrze składa. Panna Hudgens, moja sekretarka z czasów, jak pracowałem u Bonzowskiego, kieruje u nas spedycją, a pani Lane
Właścicielka tej nowojorskiej restaurancji ze znanymi ludźmi jest jednym z głównych klientów firmy Gampi. Spółka lubi nasze ostrygi, bo są świeże jak mleko od krowy. W kwestiach prawnych reprezentuje nas szacowna firma adwokacka z Nowego Jorku panów B. Lagiera O. Szusta i Ach Jeny. Prokurator pan Gugulianti, który gdzie indziej znalazł pracę, obiecał służyć nam jako doradca w sprawach kryminalnych, jeśli takowe się pojawią. Znalazłem też robotę dla zawodników z naszych drużyn futbolowych w Niemcach, znaczy się Cuzamów i Magów z Wiesbaden. Szefem do spraw transportu mianowałem Eddiego, który w czasach mojego nowojorskiego dobrobytu obwoził mnie wszędzie wielką limuzyną. Zaproponowałem też ciepłe posadki Sradamowi Husajnowi i generałowi Szajskopfowi, a obaj przysłali mi grzeczne listy, że dziękują, ale na razie mają inne pomysły na życie. Sraddam napisał jednak, że nie wyklucza, że kiedyś skorzysta z mojej oferty. Ogólny nadzór nad przedsiębiorstwem powierzyłem mojemu staremu kumplowi, sierżantowi Kranzowi. Aż mi się łezki w oku kręcą, kiedy słyszę, jak poczciwy sierżant wszystkich musztruje i opierdala. Ale jeszcze wam nie powiedziałem najlepszego, więc kiedy osiągłem jaki taki sukces, odważyłem się napisać do Gretchen. Kurde, flaki, wiecie co? Po tygodniu dostałem od niej miły list o tym, co u niej słychać, jak sobie radziła na studiach i w ogóle. A wszystko było tak ładnie napisane, bez błędów ani nic, że oczy mi stanęły dęba. Najdroższy Foreście, pisała Gretchen, odkąd wyjechałeś na wojnę, myślałam o tobie codziennie, ogromnie się bałam, czy nie przydarzyło ci się coś złego, nawet dowiadywałam się o ciebie w naszej ambasadzie, tu w Niemczech, sprawdzili i po pewnym czasie poinformowali mnie, że wyszedłeś już z wojska i że jesteś cały i zdrów, tylko to się dla mnie liczyło. Dalej Gretchen pisała, że nie tylko nauczyła się angielskiego, ale zrobiła dyplom z administracji, że któregoś dnia chciałaby otworzyć własną restaurację. Poza tym chętnie by się ze mną zobaczyła. No to spełniłem jej życzenie. Dwa tygodnie później Gretchen miała własny gabinet w naszym biurze w Bajulabatr. Kierowała działem międzynarodowym firmy Gamp i spółka. Wieczorem chodziliśmy razem na długie spacery po plaży i trzymaliśmy się za ręce, jak w dawnych czasach. Powoli znów zacząłem być szczęśliwy. Czułem, że mam cel w życiu. Tylko teraz nigdzie się nie śpieszyłem, żeby go przypadkiem nie stracić. Ponieważ tata byłby też szukał jakiejś roboty, więc najęłem go do doglądania działu otwieraczy od razu. Zaczęli dwa razy szybciej otwierać ostrygi. I to by byli już wszyscy. Tyramy jak dziki. Wspólnymi siłami hodujemy ostrygi, pielęgnujemy, odławiamy, wieziemy w barkach, zatapiamy, wyciągamy, znów wieziemy, otwieramy, czyścimy, puszkujemy i rozsyłamy po świecie. I zarabiamy tyle szmalu, że już mi się nie mieści pod łóżkiem. Nad moim biurkiem wisi cytat, co go mały Forest dla mnie wynalazł i oprawił. Literki ze szczerego złota na czarnym, aksamitnym tle układają się w zdanie, które powiedział pisarz Jonathan Swift. Wielkiej odwagi był człowiek, który pierwszy zjadł ostrygę. I pewnie to prawda, nie? Jedyny nasz problem to Smithy Miller i jego kumple, którym wciąż się nie podoba to, co robimy. Ich też chciałem zatrudnić, ale Smithy powiedział, żebym się wypchał, bo jego ludzie nie mają zamiaru pracować razem z czarnuchami. Chętnie za to bawią się z nami w podchody. To znaczy, raz na jakiś czas ktoś nam w nocy przecina liny, albo wrzuca cukier do baku, albo wymyśla inną atrakcję, ale macham na to wszystko ręką. Nie zamierzam się burdować. Interes idzie tak dobrze, że nie chcę z powodu czyjejś głupoty narażać go na uszczerbek. Przez kilka miesięcy życie toczy się w miarę spokojnie. A potem któregoś wieczoru mały Forest zaczyna dumać nad Wandą. Pewnie dobrze się nią opiekują w waszyngtońskim zoo, powiadam. Ale chłopaka to nie zadowala. Napiszmy do nich, mówi, i zapytajmy, czy by jej nam nie oddali. I tak
zrobiliśmy. Parę miesięcy później nadeszła odpowiedź. Treść listu od dyrektora zoo można mniej więcej streścić tak. Zoo nie zwraca zwierząt, które zgodnie z prawem są jego własnością. No, trochę to niesprawiedliwe, mówi mały Forrest, bądź co bądź wychowywaliśmy ją od maleńkości. To prawda, powiadam. Poza tym wcale nie dałem im świni na własność. Dałem ją na przechowanie, kiedy jechałem spotkać się z Ayatollem. Wybraliśmy się do pułkownika Norfa, który urzędował w wartowni, jaką wybudował na terenie naszej posiadłości, i opowiedzieliśmy mu o całej sytuacji. Ach, ta skurwysyny! Oświadczył, jak zawsze kładąc nacisk na takt i dyplomację. Trzeba będzie zorganizować tajną wyprawę i odbić Wandę. No i tak zrobiliśmy. Pułkownik Norf spędził wiele miesięcy na szczegółowych przygotowaniach. Kupił kombinezony w barwach ochronnych, żeby nas nie było widać. Kupił specjalny smar do pacykowania twarzy. Kupił drabinki sznurowe, piłki do metalów, noże, kompasy i inne takie. Kiedy spytałem się go, jaki ma plan, powiedział, że jeszcze nie ma żadnego, że na miejscu się coś wykombinuje. W końcu nadszedł dzień wyjazdu. W Waszyngtonie udaliśmy się do parku przy zoo i przesiedzieliśmy tam w ukryciu do wieczora. Po zmroku zaczęły nas dolatywać ryki zwierząt, niedźwiedziów, lwów i tygrysów, a od czasu do czasu wycie słonia. No, dobra, chłopaki, mówi wreszcie pułkownik Norf. Ruszamy do boju. Ruszamy cicho, na paluszkach, przechodzimy przez mur i nagle... Kurde, flaki robi się jasno jak w sklepie z żarówkami. Nie tylko zapalają się wszystkie światła, ale w dodatku rozlegają się jakieś syreny, dzwony i po chwili obtacza nas z 50 gliniarzy. Myślałem, że zna się pan na alarmach i innych takich, szepcze do pułkownika. Ja też tak myślałem on na to, ale chyba wyszedłem z wprawy. W każdym razie pułkownik próbuje nas wyplątać z kłopotów, opowiada gliniarzom, że jesteśmy szpiegi, że ćwiczymy przed tajną akcją, że mamy jechać do Iraku i z ogrodu zoologicznego w Bagdadzie porwać zwierzęta Sraddama jako zakładników. Nawija, a gliniarze trzymają się za boki, pękają ze śmiechu, nawet nie zauważają, kiedy w tym całym zamieszaniu mały Forrest się wymyka. W końcu ładują nas do suki, a w trakcie tego ładowania rozlega się nagle krzyk, a po nim kwiczenie. Oczywiście krzyk pochodzi od małego Forresta, a kwik od Wandy. Chłopak przeciął piłką do metalu w pręty klatki, świnia wyszła na wolność i teraz oboje przebiegają pędem koło radiowozu. Gliniarze zostawiają mnie i pułkownika w otwartej suce, a sami rzucają się do goniaczki. Z kolei ja i pułkownik rzucamy się do ucieczki. Frajerzy nie wiedzą, że mały Forrest odziedziczył po mnie jedną rzecz. Parę w nogach gna przed siebie jak pchła za kotem. Ja z pułkownikiem puszczamy się w przeciwną stronę. Wreszcie docieramy do naszej kryjówki w parku, tak jak się wcześniej umówiliśmy. Mały Forrest i Wanda już tam na nas czekają. O kurwa! Woła pułkownik Norf. Udało się, Gam, udało się. Obmyśliłem akcję na piątkę z plusem, ale ze mnie podstępny drań. Ta, pułkowniku, mówię, podstępny jak psie gówno na środku chodnika. Ale nic. Przed wschodem słońca wymkliśmy się z parku, idziemy wzdłuż torów kolejowych i nagle patrzymy, a tu kurde bele, na bocznicy stoi wagon towarowy pełen świń. Wspaniale, raduje się pułkownik. Możemy się wmieszać w nie i nikt nas nie zauważy. Może Wanda może się wmieszać, mówię, ale my... A widzisz lepsze wyjście? Pyta pułkownik. Nie ma rudź wamp, wskakujemy. I tak zrobiliśmy. Jedno wam powiem, była to najdłuższa i najniewygodniejsza podróż w moim życiu, tym bardziej, że pociąg jechał aż do Oregonu, no ale jakoś ją przeżyliśmy. A pułkownik przez całą drogę pęczniał z dumy i puszył się jak paw. W końcu dotarliśmy do Bayou La Batre. Odkąd odzyskał swoją świnię, mały Forrest chodzi szczęśliwy jak szczygiełek. Wanda z kolei przesiaduje naprzeciw lwa przed drzwiami mojego gabinetu. Chyba dobrze, że lwowi ze starości powypadały zęby, bo przynajmniej nie zrobi jej krzywdy. Chociaż
Nie wiem, czy by zrobił, bo bez przerwy gapi się w świnie takim maślanym wzrokiem, jakby się w niej zakochał albo co. Któregoś dnia mały Forest przychodzi do mnie i mówi, że chce pogadać, więc idziemy na przystań i gadamy. Słuchaj, czy nie uważasz, że strasznie ciężko ostatnio pracujemy? Pyta się. A no, ciężko. Więc może pojechalibyśmy gdzieś na urlop? Tak, a gdzie? Nie wiem, daleko stąd, w góry, mówi mały Forest. Na spływ kajakiem, wszystko jedno. W porządku, mówię. A masz jakieś konkretne miejsce? Tak, oglądałem mapę, spodobała mi się taka rzeka w Arkansas. Jak się nazywa? Pytam. Whitewater, on na to. No i pojechaliśmy. Tuż przed wyjazdem wziąłem na bok sierżanta Kranca, który nadzorował firmę, i dałem mu instrukcję na czas mojej nieobecności. Wszystko ma być tak jak dotąd, mówię. Niech nikt nie wdaje się w żadne bójki ze Smithem i jego bandą. Najważniejszy jest interes firmy. Jasne, szefie, powiada sierżant Kranz. Swoją drogą nie miałem okazji ci podziękować, ale wdzięczny jestem za tę robotę. Po 30 latach w wojsku bałem się, jak to będzie, kiedy wrócę do cywila, ale ta praca bardzo mi podchodzi. Wielkie dzięki. Drobiazg, ja na to świetnie się spisujesz, poza tym miło mieć koło siebie znajomą twarz, znamy się od Wietnamu, no nie? To już kupa lat. Ponad połowa mojego życia. Tak. No, rzeczywiście, no i popatrz, Gump, wojna czy pokój, a ja się wciąż od ciebie nie mogę odczepić. Lepiej niech już nie będzie żadnych wojen, mówię. Ale była. Toczyła się, tylko że ja o niej wtedy nie wiedziałem. W każdym razie mały Forest i ja spakowaliśmy się i ruszyliśmy we dwóch nad rzekę Whitewater w stanie Arkansas. Odkąd chłopak zaczął mi pomagać przy odłowie ostrygów, nie ma między nami większych zgrzytów. Mały Forest cały czas zachowuje się bardzo grzecznie. Kilka razy powstrzymał mnie od błędnych decyzji. Jest wiceprezesem i dyrektorem naczelnym Gumpi spółki, ale w rzeczywistości to on rządzi firmą, nie ja. Ja tam nie jestem dość łebski. Dojeżdżamy do Whitewater. Jest chłodny wiosenny poranek. Na miejscu wynajmujemy kajak, napychamy do niego pełno żarcia, wieprzowinę z fasolą, parówki, kiełbasy, sery, chleb na kanapki i ruszamy dalej. Whitewater to bardzo piękna rzeka. Płyniemy z prądem, a po drodze mały Forest objaśnia mi dzieje geologiczne regionu. Od czasu do czasu te dzieje widać gołym okiem na przybrzeżnych kamulcach. Chłopak opowiada mi o skamielinach i skałach, a ja sobie myślę, wapniaki to nie tylko skały, to również tacy jak ja. Powoli zbliżamy się do początku słynnej formacji Smackover, gdzie, jak powiada mały Forest, znajdują się największe na południowym wschodzie złoża ropy naftowej. Na noc zatrzymujemy się nad brzegiem rzeki, rozpalamy ognisko i gotujemy kolację, wieprzowinę z fasolą, a ja sobie myślę, że to mój pierwszy w życiu prawdziwy urlop. Małemu Forestowi humor dopisuje. Chciałbym, żeby ten wyjazd nas do siebie zbliżył. Jestem z syna bardzo dumny, że wyrósł na takiego mądrego chłopca, że przejął tyle spraw w firmie Gump i spółka. Tylko ciutkę się gnębię, czy nie za szybko staje się dorosły, bo czy on kiedykolwiek miał prawdziwe dzieciństwo, czy kopał piłkę, wygłupiał się z kolegami? Kiedy spytałem go o to, powiedział, że to nie ma znaczenia. Któregoś wieczoru, ale mi, kurde, sprawił niespodziankę. Sięgnął do plecaka i wyciągnął harmonijkę, tę samą, na której grałem bubie, jak umierał w Wietnamie, a później w zespole Zbite Jaja. A kiedy przytknął ją do ust, to ze zdziwienia szczęka opadła mi prawie na same kolana. Dzieciak grał melodię z czasów mojej młodości. W dodatku grał je lepiej i ładniej niż ja. Zapytałem go, gdzie się tego nauczył, a on na to, że nigdzie. Wrodzony dar, powiada. Zbliżaliśmy się do końca spływu, kiedy spostrzegłem na zboczu jakiegoś gościa. Facet krzyczał do nas i wymachiwał łapami, żebyśmy na chwilę podpłynęli. No, tośmy podpłynęli. On szedł na dół i przytrzymał nasz kajak za dziób. Siemacie, powiada. Jesteście z tych stron?
Więc mówimy, że nie, że jesteśmy tu tylko przyjazdem, a tak w ogóle to pochodzimy z Mobilu w stanie Alabama, a on na to, żebyśmy wysiedli z kajaka i obejrzeli tereny, które ma do sprzedania nad rzeką. Mówi, że to najlepsza ziemia w całym Arkansas i że sprzeda nam ją bardzo tanio. Tłumaczę, że nie bardzo nas to interesuje, że jeszcze nie zaczęliśmy robić tego typu inwestycji, no. Ale facet jest tak namolny, że myślę sobie, co ci szkodzi, Forrest? Przejdziesz się, obejrzysz, a facetowi będzie miło. Powiem wam, że kiedy dotarliśmy na miejsce, byłem mocno rozczarowany. Znaczy, się, teren był ładny i w ogóle, ale pełno tam stało ruder z wrakami samochodów zamiast kwiatków w ogródkach. Po podwórzach walały się stare opony dokoła, pamiętali się jacyś ludzie, słowem nędza popędzana bidą. No pewnie rok temu sam mógłbym w czymś takim mieszkać, ale w każdym razie Bill, tak się gość każe do siebie zwracać, mówi, żebyśmy nie przejmowali się ruderami, bo za tydzień się je rozbierze, a na ich miejscu staną eleganckie wille, takie po milion dolców, więc jeśli chcemy się załapać, możemy jako pierwsi przystąpić do interesu. Coś wam, chłopcy, powiem, mówi Bill. Zajmuję się polityką na szczeblu stanowym, ale z polityki nie da się wyżyć. Poczyniłem więc inwestycje swego życia, lokując pieniądze w ośrodku Whitewater, który powstanie tu nad rzeką. I zaręczam wam, że wszystkim zainteresowanym stronom ta inwestycja przyniesie wyłącznie zysk i zadowolenie. Rozumiecie, co mam na myśli? No cóż, Bill sprawiał wrażenie porządnego gościa, wyglądał uczciwie, taki swój chłop. Miał sympatyczny, lekko zachrypły głos, gęste białe włosy i duży, zaczerwieniony nochal, jak święty Mikołaj na rysunkach. Śmiał się beztrosko, wesoło. Przedstawił nas swojej żonie Hilary, która wyszła z przyczepy kempingowej poczęstować nas limoniadą. Hilary ubrana była w luźną babciną sukienkę, a fryzurę miała taką, jakby nasadziła sobie na łeb blond perukę Beatlesową. Słuchajcie, mówi szeptem Bill, nie powinienem tego nikomu mówić, ale coś wam zdradzę. Otóż tereny Whitewater leżą na ropie, więc nawet jeśli nie zbudujecie tu sobie domu, a kupicie działkę, zanim inni się dowiedzą, co ta ziemia kryje, to i tak zostaniecie multimilionerami. Mniej więcej w tym czasie podchodzi do nas jakiś staruszek. Na jego widok o mało nie wywijam orła. Chłopcy, powiada Bill, przedstawiam wam mojego wspólnika. Tym wspólnikiem był pan Tribble, mój dawny trener i doradca szachowy, o którym wszyscy gadali, że mnie okradł z całej forsy krewetkowej. Kiedy pan Tribble mnie spostrzega, odskakuje, jakbym był straszydłem albo co, i przez chwilę się waha, czy dać drapaka, ale w końcu bierze się w garść i wyciąga na powitanie łapę. Miło cię znów widzieć, Forrest, powiada. Ta, pana też, ja na to, a w ogóle to co pan tu porabia? O, to długa historia, Forrest, mówi pan Tribble. W każdym razie po plajcie twojej firmy krewetkowej zacząłem szukać pracy. Usłyszałem, że obecny tu pan gubernator potrzebuje doradcy, więc zgłosiłem się, a on mnie przyjął. Jaki gubernator? Dziwię się. No, Bill. Bill jest gubernatorem stanu Arkansas. Serio? To dlaczego zajmuje się sprzedażą nieruchomości? Pytam. No, dlatego, że to jedyna okazja w swoim rodzaju, powiada Bill. Wystarczy, jak tu podpiszesz i transakcja będzie zawarta. Pan Tribble dostanie prowizję, a my wszyscy się wzbogacimy. Ale my i tak jesteśmy już bogaci, wtrąca się nagle do rozmowy mały Forrest. No to będziecie jeszcze bogatsi, powiada Bill. To dzięki takim jak wy, bogatym ludziom, mamy w kraju postęp. Uwielbiam bogaczy. Ludzie majętni to moi przyjaciele. Na moje ucho gadał, jakby prowadził kampanię prezydencką i chciał się nam przypodobać, ale co ja tam wiem, w końcu jestem tylko biedny idiota. Pewnie się zastanawiasz, Forrest, gdzie się podziała forsa z twojej firmy krewetkowej? Mówi do mnie pan Tribble. Czasem nad tym dumam. Zaopiekowałem się nią, on na to. Ty się zabawiałeś w Nowym Orleanie, a krewetki się skończyły. Pomyślałem sobie, że wkrótce zostaniesz bez grosza przy duszy, więc trzeba jakoś zabezpieczyć cię na przyszłość. Tak,
I jak pan zabezpieczył? Pytam go. Kupiłem nad Whitewater piękny kawałek ziemi. To wspaniała inwestycja. Gówno, nie inwestycja, wtrąca się mały Forrest. Ta ziemia jest tyle warta, co siki na zeszłorocznym śniegu. Coś ty za jeden synu? Pyta pan Tribble. Nazywam się Forrest i nie jestem pańskim synem. Tak, rozumiem. I co? Twierdzi pan, że ten syf tutaj należy do nas? No, nie całkiem, powiada pan Tribble. Za pieniądze z firmy krewetkowej wpłaciłem tylko pierwszą ratę przecież. Musiałem jeszcze z czegoś żyć. A na resztę wziąłem kredyt pod zastaw hipoteczny w wysokości $1,700,000. Dopiero jak go spłacicie, ziemia będzie wasza. No, właśnie, mówi Bill. Ale możecie się nie martwić o dług. Wiecie, jak działają banki federalne. Nikogo nie obchodzi, czy człowiek zwróci zaciągnięty kredyt, czy nie. Naprawdę? Pytam. A jak zostanę prezydentem, to na pewno nie będziecie musieli nic zwracać. Wkrótce pożegnaliśmy się z Billem i panem Tribble. W drodze powrotnej nad rzekę mały Forrest wścieka się i pieni jak proszek w pralce. Powinieneś podać tych drani do sądu, woła. Za co? Pytam. Za to, że cię okradli i wpakowali Forse w to gówno. Przecież to jedna wielka lipa. Jaki psiakość milioner będzie się chciał budować na tym zadupiu? Myślałem, że podoba ci się ta rzeka. Mówię, moglibyśmy co wieczór rozbijać sobie obóz i przestała mi się podobać on na to. Przez resztę dnia wiosłowaliśmy bez przystawania ani nic. Mały Forest prawie się nie odzywał. Chyba znów palnęłem coś głupiego. Jak zawsze po wiośnie nastało lato, po lecie przyszła jesień, a firma Gump i spółka jak prosperowała, tak prosperuje. Wszystko nam wychodziło, każda rzecz, za jaką się wzięliśmy. Czasem aż nie mogłem uwierzyć we własne szczęście. Mnie i Gretchen dobrze się razem wiodło, mały Forrest był tak zadowolony z życia, jakby codziennie odwiedzał go święty Mikołaj. Któregoś dnia spytałem ich, znaczy się Gretchen i syna, czy nie poszliby ze mną na mecz futbolowy. Z początku chciałem zabrać samego chłopca, bo z dawnych czasów pamiętałem, że Gretchen miała tylko jedno do powiedzenia w temacie futbola. Ach, ale tym razem powiedziała coś więcej. Mianowicie, wiele czytałam na temat tej gry Forrest i z przyjemnością obejrzę mecz. Ładnie. Nie? To, na co ich zabrałem, to nie był zwykły mecz, to było wielkie wydarzenie, prawie święto narodowe. W pierwszy dzień nowego roku na stadionie w Nowym Orleanie drużyna Uniwersytetu Stanowego Alabamy grała o tytuł mistrza kraju z drużyną Hurricanes z Uniwersytetu Miami. Przed meczem zawodniki z Miami ganiali po całym mieście i opowiadali wszem i wszystkim, jak to dadzą w dupę alabamowcom. Alabamcy zapadną się pod ziemię ze wstydu i w ogóle. Brzmiało to jak przechwałki tych palantów z Nebraski, z którymi grałem kiedyś na stadionie Orange Bowl na Florydzie, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. No dobra, dojechaliśmy na miejsce i mówię wam, to dopiero było coś. W moich czasach mecze odbywały się na prawdziwej trawie i na odkrytym stadionie, a teraz pod wielką kopułą i na udawanej zieleni. Ale w samej grze nie było nic udawanego. Tam się, kurde, toczyła wojna. Mieliśmy miejsca w prywatnej loży, którą wykupiłem, a ponieważ tych miejsc w loży było dużo, to oprócz małego Forresta i Gretchen zaprosiłem na mecz różnych znajomków sprzed lat, między innymi stripteaserkę Wandę z rozbieranego lokalu w dzielnicy francuskiej. Dziewczyny świetnie się dogadywały, zwłaszcza odkąd Gretchen powiedziała Wandzie, że w Niemcach pracowała jako kelnerka w piwiarni. Wiesz, Złotko, wszędzie na świecie faceci chcą tylko jednego, stwierdziła Wanda. Ale w sumie nie jest to zła robota. A wracając do meczu, to nie Miami dało w dupę Alabamie, tylko chłopaki z Alabamy tak dołożyli Hurricanesom, że ci podwinęli pod siebie ogony i zmyli się jak niepysznie, a ja wreszcie zobaczyłem, jak moja stara buda zdobywa futbolowe mistrzostwo.
Mały Forrest z przejęciem oglądał mecz, a jak się ucieszył, kiedy w przerwie ogłoszono przez megafon, że na trybunie siedzi jeden z byłych graczy alabamskich i wymieniono moje nazwisko. Z kolei Gretchen zajadle kibicowała naszym. Obrona, obrona, obrona! Zdzierała sobie w gardle strunę i wkrótce chłopaki broniły tak dobrze, że co rusz wyrywały przeciwnikom piłkę z łap. Po skończonym meczu wyściskaliśmy się z radości i pomyślałem sobie, że cokolwiek się stanie, Gretchen, ja i mały Forrest, zawsze będziemy przyjaciółmi. A to dobrze, bo lubię mieć przyjaciół. Któregoś dnia, kiedy mgła okryła zatokę, zaświtało mi nagle we łbie, że czas najwyższy zająć się porucznikiem Danem i Zuzią. Biedny Dan, biedny orangut, więc wydobyłem puszki z prochami, które mi generał Szajskopf dał tamtego dnia w Kuwejcie. Poszłem do mojej starej łajby, odwiązałem ją od palika i zacząłem wiosłować. Wcześniej powiedziałem Gretchen i małemu Forrestowi, co sobie umyśliłem. Oboje spytali się, czy nie chcę, żeby popłynęli ze mną, ale powiedziałem, że nie. Muszę to zrobić sam. Hej, panie Gump! Zawołał ktoś stojący na nabrzeżu. Dlaczego pan nie weźmie motorówki? Po co się tak męczyć i przebierać wiosłami? Czasami lubię, odkrzykłem temu na brzegu. Przypominają mi się stare czasy. I powiosłowałem. Po drodze co rusz słyszałem syreny mgłowe statków, dzwonki ostrzegawcze na bojach i różne inne dźwięki. Słońce czerwone jak dojrzały pomidor przebijało się przez mgłę i powoli opadało nad wodą. Dopłynęłem do naszej nowej hodowli ostrygów przy miejskiej oczyszczalni ścieków. Byłem sam. Wszyscy już dawno wrócili do domu. Co jak co, myślę sobie, ale perfumami tu nie pachnie. Podpłynęłem jeszcze kawałek w stronę zawietrzną. Potem ustawiłem łajbę w miejscu, gdzie moim zdaniem były największe i najtłustsze ostrygi. Otwarłem puszki z prochami. Zmówiłem za porucznika Diana i oranguta Zuzię krótką modlitwę, żeby im tu było dobrze. I takie tam bzdety. Następnie pochyliłem się przez burtę i wrzuciłem ich, znaczy się Diana i Zuzię, do ciemnej wody. Myślałem, że zrobi mi się smutno czy coś, ale nie. Patrzyłem na to tak, jakby dotarli do kresu swojej podróży. Niby wolałbym Zuzię rozsypać po dżungli, ale żadna nie rosła w pobliżu. Zresztą może od biedy spodoba się Małpiszonowi ławica ostrygów. W końcu będzie tam ze swoim kumplem Danem. Metalowe puszki opadły na dno, przez moment zamigotały jak gwiazdy na niebie, a potem znikły. Zakręciłem łajbę i zacząłem płynąć z powrotem do domu, kiedy nagle na którejś boi rozdzwonił się dzwonek, więc zerkłem przez ramię i... Kurde bele, wiecie, kogo widzę? Moją Jenny. Siedzi na boi, powolutku się kołysze. Jest tak samo śliczna jak dawniej, kochana Jenny. Zawsze się pojawia, kiedy jej najbardziej potrzebuje. No i co, Forrest? Mówi do mnie. Wreszcie postąpiłeś tak, jak ci radziłam? To znaczy, pytam się, pamiętasz? Tam na pustyni mówiłam, żebyś zapamiętał sobie, co mówi Dan. Tak, faktycznie mówił, że sradam to Sknera, bo na ostatni posiłek nie chciał mu zafundować ostrygów, tylko że trochę to trwało, zanim wreszcie wpadłeś na rozwiązanie. Nie szkodzi, grunt, że wpadłeś. Wiesz, Jenny, mam nadzieję, że tym razem już nic nie sknocę. Mówię, na pewno nie. Ona na to. Jesteś smutna, Jenny? Coś się stało? Nie. Tylko, że to pewnie nasze ostatnie spotkanie. Chyba sobie dalej sam poradzisz, kochany. A mnie czekają inne zajęcia. No, a mały Forrest, myślałem, że chodzi ci o niego. Właściwie nie, mówi Jenny. Głównie chodziło mi o ciebie. Mały wyrósł na wspaniałego chłopca. Zawsze wiedziałam, że da sobie radę. To ty potrzebowałeś mojej opieki. Wiesz, Jenny, nie jestem pewny, czy on mnie lubi. O, chyba tak,
ona na to. Tylko czasem dzieci są dziwne. Nie pamiętasz, jacy myśmy byli w jego wieku? To było tak dawno temu. A co z Gretchen? Pyta Jenny. Jak wam się wiedzie? Mówiłem ci, że mi się podoba, prawda? Jest taka, bo ja wiem, taka normalna. Opowiedz mi o niej. To trochę krępujące, bo przecież ty, ja... No właśnie. Mieliśmy swoją szansę. Niezupełnie, mówię. Twoja nagła śmierć. Tak bywa, Forrest, ona na to, ale najważniejsze są wspomnienia, kiedy nie zostaje już nic. Wspomnienia wciąż żyją. Czy to znaczy, że cię więcej nie zobaczę? Tak, kochany, ale nie smuć się. Masz przed sobą całe życie. Będziesz bardzo szczęśliwy. A teraz, zanim się rozstaniemy, chciałabym cię o coś prosić. Nie wiem, jak to zrobisz, ale na pewno coś wymyślisz. Chciałabym, żebyś pożegnał ode mnie mamę i małego Forresta. Jasne. Wiedz, Forrest, że zawsze cię kochałam i że jesteś wspaniałym facetem. Jenny, mówię, ale kiedy podnoszę głowę, pusta boja kołysze się we mgle. Poza nią nie ma nic. Co mam robić? Wiosłuję z powrotem do brzegu. Zacumowałem łajbę i polazłem do naszego działu przetwórstwa. Spacerowałem sobie po budynku i czułem się strasznie samotny. Dokoła pustka, większość ludzi poszła do domu. Tylko w paru pokojach palą się światła. Ci, co muszą, pracują do późna, żeby interes się kręcił. Najbardziej lubiłem taki jeden, mały pokoik wielkości szafy, namiotły. Głównie trzymaliśmy w nim narzędzia i inne takie. Stało tam również wiadro. Wiadro z perłami. Jako klejnoty nic nie były warte. Najładniejsze perły trafiały się w japońskich ostrygach, ale od czasu do czasu nasi otwieracze też znajdowali perły, zwykle o dziwnym kształcie i brzydkie w kolorze. Trochę tych naszych perłów nadawało się do sprzedaży, więc je sprzedawaliśmy pod koniec roku, a za otrzymane pieniądze kupowaliśmy kilka skrzynek piwa dla pracowników. W każdym razie przechodziłem koło perłowej szafki, kiedy doleciał mnie ze środka jakiś dźwięk. Otwarłem drzwi i kurde, aż zaniemówiłem. Na stołeczku siedział sierżant Krancy. Jak mu się przyjrzałem w świetle 20-watowej żarówy, zobaczyłem, że ślepia ma czerwone. Co się stało, sierżancie? Pytam go. Nic. On na to. Ja ani słowa więcej. Sierżancie Krantz, mówię. Znam cię nie od dziś, ale po raz pierwszy widzę, żebyś beczał. Po raz pierwszy i ostatni, a poza tym wcale nie beczę. Dobra. Dobra. Ja na to. Zarządzam całym tym interesem i mam prawo wiedzieć, co dolega moim ludziom. A odkąd to jestem waszym człowiekiem, Gump? Odkąd cię poznałem? Przez chwilę gapimy się na siebie w milczeniu, potem wielkie, tłuste łzy zaczynają spływać sierżantowi po polikach. Kość, mówi sierżant, za stary jestem na takie numery. Jakie numery? Pytam go. Chodzi o Smithiego i jego kolesiu. Co się stało? Poszedłem na przystań sprawdzić barki, mówi. Smithy ze swoją bandą ruszył za mną. Kiedy sprawdzałem cumy, ten drań zaczął szczać do jednej z naszych łódek, a kiedy mu zwróciłem uwagę, cała banda rzuciła się na mnie i zaczęła okładać zdechłymi rybami. Co? I jeszcze Smithy nazwał mnie czarnuchem, ciągnie sierżant Krantz. Nigdy w życiu nikt mnie tak nie nazwał. Naprawdę? No przecież mówię, nic nie mogłem zrobić. Kurwa, mam 59 lat, Gump. Jak się miałem bronić? Ich było 8 czy 10 rosłych, białych gości o połowę ode mnie młodszych. No tak, cholera. Nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś mógł nie stanąć do bitki, a teraz wiedziałem, że to nic nie da. Po prostu bym oberwał i tyle. Nie, żebym się tym tak bardzo przejmował. Może nawet przyłożyłbym mu za tę obelgę, ale zakazałeś wdawać się w awantury ze Smithem i jego koleżkami, więc się nie wdawałem. Zresztą i tak nic dobrego by z tego nie wyszło. Słuchajcie, sierżancie. Macie tu zostać, wziąć się w garść,
o tamtym nie myśleć. To rozkaz. Psia kość Gump nie wykonuje rozkazów od szeregowych. Ten masz wykonać i już. Musiałem załatwić tę sprawę. Nie będzie mi Smithy ludzi obrażał. Całe życie starałem się być grzeczny, postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Mama zawsze mi mówiła, że nieładnie jest szukać zaczepków i wdawać się w bójki. Ciągle powtarzała, żebym tego nigdy nie robił, bo jestem duży i głupi i jeszcze mogę kogoś niechcący uszkodzić. Ale czasami trzeba zapomnieć o maminych radach. Szłem ulicą w stronę portu, a że to była długa ulica. Smithy i jego kumple pewnie z daleka zobaczyli, jak nadchodzę. Czekali na mnie ustawieni w szeregu. Smithy na czele swojej bandy. Wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero jak doszłem na miejsce, ale na moje spotkanie ze Smithym wybrało się również sporo ludzi z firmy Gump i spółka. Miny mieli zawzięte, jakby też się chcieli z nim rozprawić. Podchodzę do Smithiego Millera i pytam się go, dlaczego napadli sierżanta Kranca. Nie twoja sprawa, Gump. On na to. Zresztą, tylko się zabawialiśmy. Ty to nazywasz zabawą? Okładanie zdechłymi rybami 59-letniego faceta? Kurwa, Gump, obchodzi cię jakiś czarnuch? No to mu pokazałem, że obchodzi. Najpierw złapałem go za poły kurtki i podniosłem do góry. Następnie rzuciłem go w mewie gówno, co się zebrało na pomoście, a wreszcie wetkłem w nie jego nos. Potem obróciłem go i kopniakiem w tłusty zad zepchłem do jednej z jego własnych ostrygowych łódek. Wylądował na wznaku. Wtedy odpiąłem rozporek i porządnie go obsikałem. Jak jeszcze raz ktoś mi się na ciebie poskarży, powiedziałem, to pożałujesz, że nie urodziłeś się kartoflem. Może mógłbym wymyślić coś zabawniejszego, ale akurat nie byłem w zabawowym nastroju. Nagle coś mnie hukło w ramię. Patrzę, a jeden z koleżków Smithiego trzyma w łapie dechę nabitą gwoździami. A to skurwiel. No, uderzenie bolało jak 100 diabłów. No, nic, zdecydowanie nie byłem w zabawowym nastroju, więc skubańca też oderwałem od ziemi. Obok stała wielka machina do robienia lodu i w niej wylądował baniakiem w dół. Ledwo się z nim uporałem, a już pędzi na mnie trzeci z łyżką do opon. Chwyciłem bandziora za kłaki, okręciłem nim w powietrzu kilka razy i puściłem, jakbym był dyskobolem czy kimś. A kiedy na niego spojrzałem, to leciał na Kubę, a może na Jamajkę. W każdym razie po tym rzucie inni kolesie Smithiego zaczęli się cofać. Zapamiętajcie sobie ten pokaz, bo was może czekać to samo, powiedziałem im na zakończenie. Zrobiło się prawie ciemno. Faceci z Gump i spółka wiwatowali na moją cześć, a na cześć Smithiego i jego zgraju łobuzów wznosili wrogie okrzyki. W mroku dojrzałem sierżanta Kranca, stał w tłumie i kiwał łepetyną. Mrugłem do niego porozumiewawczo, a on podniósł do góry kciuka, że niby spisałem się na medal. Długo się już znamy, ja i księżant Kranz, i chyba się nieźle rozumiemy. W tym momencie ktoś mnie szarpie za rękaw, patrzę, a obok stoi mały Forest i gapi się na moje ramię, które trochę krwawi po zderzeniu z nabijaną gwoździami dechą. Dobrze się czujesz, tato? Pyta się mnie. Pytam, tato, czy się dobrze czujesz, bo krwawisz. Jak mnie nazwałeś? A wtedy w odpowiedzi usłyszałem: kocham cię, tato. Nic więcej. Ale nic więcej nie było mi potrzeba. Nic. A nic. I właściwie to już koniec. Kiedy tłum rozszedł się do domów, polazłem nad takie jedno miejsce nad zatoką, z którego widać zatokę Mississippi, dalej zatokę meksykańską, a jeszcze dalej Meksyk i może nawet Amerykę Południową. Tyle, że tam już wzrok nie sięga. Ale ponieważ nad wodą wciąż unosiła się mgła, to prawdę mówiąc nie widziałem nic. Klapłem na starej parkowej ławce, obok mnie klapł mały Forest. Nic nie mówiliśmy, bo chyba wszystko
zostało już powiedziane, siedzieliśmy po prostu w milczeniu, a ja sobie myślałem, kurde, Forrest, ale z ciebie farciarz, masz pracę, masz syna, z którego możesz być dumny i masz wielu fajnych przyjaciół. Niektórzy odeszli, Bubba, Jenny, moja mama, a niedawno Dan z Zuzią, ci ostatni są gdzieś w pobliżu i myślę o nich za każdym razem, jak słyszę na wodzie syreny mgłowe albo ostrzegawczy dźwięk boi. Inni przyjaciele wciąż dotrzymują mi towarzystwa. Mały Forrest, pani Karen, sierżant Krantz, no i Gretchen. Stale pamiętam, co mi o niej powiedziała Jenny. Więc w pewnym sensie jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Na koniec jeszcze wam opowiem o tym, jak postanowiono nakręcić o mnie film. No, różne dziwne rzeczy zdarzały mi się w życiu, ale ta była najdziwniejsza ze wszystkich. Otóż ktoś gdzieś usłyszał o idiocie, któremu powiodło się w interesach, czyli o mnie. No i okazało się, że w dzisiejszych czasach takie historie cieszą się dużym wzięciem. Więc pewnego pięknego dnia w Bayou La Batre zjawia się kupa producentów z Hollywood, którzy mówią, że chcą zrobić o mnie film. No, resztę chyba już znacie. Film został nakręcony, a ludzie na całym świecie chodzili go oglądać. Pan Tom Hanks, co go spotkałem kiedyś w Nowym Jorku, zagrał mnie, Forresta Gumpa. I muszę przyznać, że nieźle się spisał. Potem nadszedł dzień rozdania nagród, co się nazywają Oscary. Pojechałem do Kalifornii na ceremonię razem z moimi przyjaciółmi i siedziałem na sali obok rodziny Bubby. Wiecie co? Film o mnie zgarnął najwięcej nagród. Jak babcię kocham. Była cała masa podziękowań, każdy dziękował każdemu, a na końcu mnie też podziękowano. Ceremonię prowadził pan David Letterman, taki sympatyczny gość, który miał wielką szparę między zębami i psa, co robił różne sztuczki. Jako ostatni punkt programu pan Letterman ogłasza, że Akademia Oscarowa postanowiła przyznać specjalną nagrodę dla Forresta Gumpa, najukochańszego głupka w Ameryce. O kurde, wywołuje mnie na scenę. No dobra, idę, on mi wręcza nagrodę, a potem pyta się, czy chciałbym coś powiedzieć do kamer telewizyjnych. A no, chciałbym i to od dłuższego czasu. Spoglądam ze sceny na te wszystkie eleganckie kiecki i cenne świecidła, na te piękne panie, przystojnych panów i mówię im to, co mi leży na sercu, czyli rzecz jasna, chce mi się siku. W pierwszej chwili nikt nie klaszcze, nie rusza się, ani nic nie mówi. Pewnie się wstydzą, myślę sobie, bo przecież cała Ameryka ogląda nas w telewizji, ale potem zaczynają coś szeptać między sobą, coś burczeć pod nosami. Pan Letterman, który uważa, że powinien nad wszystkim panować, nie bardzo wie, co ma w tej sytuacji robić, więc macha na migi do facetów za kurtyną, żeby skombinowali jakiś bosak czy coś i czym prędzej ściągli mnie ze sceny. No, czuję, jak coś zahacza mi się o kołnierz, kiedy nagle od strony widowni leci w naszą stronę pocisk. Mały Forrest tak się podniecił ceremonią, że nie miał co podgryzać, bo nie sprzedawali żadnych orzeszków czy prażonej kukurydzy. To z nerwów żarł mój program. Przeżuwał go jak krowa trawę, a potem ulepił z niego kulę. I kiedy zobaczył, że gospodarz imprezy niegrzecznie obchodzi się z jego tatą, to ze złości ją rzucił, a ona, pac, trafiła pana Letmana prosto między gały. Gretchen była przerażona. O mój Boże! Ach, och, och, krzyczała. I wiecie co? Ale piękna wybuchła draka. Istna pandemonia. Ludzie zrywają się z krzeseł, skaczą, wrzeszczą, piszczą, wymachują łapami, a miły pan Letterman wierci się przy mównicy i usiłuje oderwać sobie żujkę od ryja. Nagle nad te wszystkie wrzaski i krzyki wzbija się pojedynczy głos. To mój tata! To mój tata! Mówię wam, prawie serce mi pękło. I w tym momencie można już opuścić kurtynę. Kapujecie?